Od kwietnia do końca czerwca w 5-dniowych obozach szkoleniowych weźmie udział około 500 uczniów klas mundurowych z całego kraju. To jedno z tych wydarzeń, na które uczniowie szkół średnich noszący mundur czekają najbardziej. Tutaj na bazie obiektów szkoleniowych 23. Pułku Artylerii w Bolesławcu poznają w praktyce, na czym polega wojskowe życie, co trzeba umieć i jak sobie radzić w trudnych warunkach. Przez 5 dni pod okiem wojskowych instruktorów zdobywają różne umiejętności, a zaczynają od musztry tej indywidualnej i zespołowej. I choć nie jest to najbardziej wyczekiwana atrakcja ćwiczeń, to trzeba ją przejść, by potem móc już uczestniczyć w tym, na co uczniowie czekają najbardziej. To m.in. szkolenie strzeleckie. Celne strzelanie i umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami broni to podstawa w wojsku. Przydadzą się też umiejętności saperskie. Uczniowie uczą się obsługi wykrywaczy metali, poznają rodzaje min i pocisków i sposoby obchodzenia się z nimi. Granat ręczny przeciwpiechotny to już powinniście chyba znać. Również były stosowane w czasie wojny, w czasie II wojny światowej. Obecnie również są wykorzystywane. Tu jest cały nabój przeciwlotniczy. Jedną z największych atrakcji ćwiczeń jest szkolenie wodne. Na okolicznych akwenach młodzi ludzie z klas wojskowych mają okazję, by nauczyć się korzystać z łodzi i pontonów. Pomału, pojedynczo. Zajmij miejsce. Spokojnie, zajmujesz miejsce. Drugi zajmuje miejsce. Ten, co wiosłuje, idzie, siada tyłem do kierunku jazdy. Już samo wsiadanie może być problemowe, nie mówiąc o wiosłowaniu, o czym młodzi adepci wojskowości mogli się przekonać na własnej skórze. Pod okiem wojskowych instruktorów uczniowie trenują też sztuki walki wręcz czy elementy wspinaczki. Ta ostatnia to dla większości nowość. Coroczne ćwiczenia terenowe Komando to inicjatywa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando i 23. Śląskiego Pułku Artylerii. Na zakończenie ćwiczeń wszyscy otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia, a najlepsi wyjeżdżają z Bolesławca z nagrodami rzeczowymi.